Naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Karolak, pianista, saksofonista, aranżer, kompozytor oraz, nie wiem czy to nie zabrzmi tak dwuznacznie, organista. Dlaczego dwuznacznie? Organista kojarzy się zwykle z grą gdzieś w kościołach i jest to gra bardzo pośrednia, marnego, że tak powiem, wykwitu. Bardzo słabo to bywają wyjątki, ale organista to od razu jak jest i kościelny. Panie redaktorze, ale organista to jest pozycja społeczna. Organista to nie jest nikt. W takim razie... To jest ktoś. W takim razie również przede wszystkim organista. Ale zanim te organy, to mieliśmy lata 50., o których się mówi, że to były lata, kiedy w Polsce narodził się jazz. Tylko i zacznijmy może właśnie od tego, no bo on się rodził w pewnych warunkach. Te lata 50. to były takie dzielone przez dwa. Tak. Może od tego, najpierw był ten okres, nazwijmy go umownie bierutowski, potem okres gomułkowski. Czym to się dla ludzi w ogóle różniło? No to jest właściwie ogólnie znana prawda. Okres bierutowski to był taki typowy, nieskażony niczym zamordyzm stalinowski. Natomiast Gomułka wniósł odrobinę, najpierw ludzie się tak wyrażają, przynajmniej w tej chwili, ale ja będąc w jakimś sensie już świadkiem tego, mogę powiedzieć, że wraz z Gomułką nastąpiła era wolności, oswobodzenie nas z tych wszystkich koszmarów cenzury. No w ogóle wszystko zelżało politycznie bardzo. Raptem zaczęło być wolno. Tyle rzeczy, że Polacy poczuli się przez moment jak na Zachodzie prawie. No właśnie, tyle rzeczy zaczęło być wolno. Zaczęło być wolno, więc grać jazz, który rozumiem był zakazany. Tak, przedtem był zakazany. Ja nie bardzo dobrze pamiętam, jak to było z tym zakazywaniem jazzu, bo jestem na to dzięki Bogu o jakieś 2-3 lata za młody. Urodziłem się w ten sposób, że no, moja generacja, czyli rok 1939, właściwie my nie doznaliśmy tych wszystkich cierpień, które przypadły tym troszkę starszym od nas. Komuna nie wyrządziła mnie na przykład żadnej krzywdy. Już mnie nie bito linijką po rękach w liceum, kiedy grało się coś, próbowało się zagrać coś jazzowego. To już nie było żadne przestępstwo, a właściwie już począwszy od roku 50, jakiegoś 6-7, no to już stała się nawet niesłychanie popularna i mile widziana muzyka jazz. No właśnie. Wszędzie, był wszędzie obecny. Właśnie, jazz stał się, wyszedł z katakumb, jak to się mówi. Ale no, pan przymierzał się do tego przecież już do zawodu, jak każdy, troszkę wcześniej. Czy pan w ogóle myślał o jazzie, czy o tym, żeby... Właśnie, co zamierzał pan robić, chodząc do szkoły średniej? Ja w ogóle nie miałem być muzykiem, bo ja pochodzę z rodziny plastyków. Moi rodzice poznali się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ojciec został potem grafikiem wziętym, plakacistą, ilustratorem. Pokolenie naszych rodziców przypomnij na sobie, bo teraz nam się zaczną mylić pokolenia. Pokolenie ludzi urodzonych w latach 39-40 i tak dalej uczyło się z elementarza ilustrowanego przez mojego ojca. Miałem zostać plastykiem i bardzo dobrze rysowałem, interesowałem się architekturą i tak dalej, i tak dalej, historią sztuki. I pojechaliśmy na plener malarski i ojciec powiedział, zawsze tylko rysujesz, a może byś namalował pejzaż. I dali mi blejtrom farbę, ja poszedłem, namalowałem pejzaż. Ojciec powiedział, świetnie skomponowane, tylko dlaczego namalowałeś las na brązowo? Ja powiedziałem, że to namalowałem taki, jaki był. Okazało się, że jestem daltonistą. I w ten sposób, mając lat 15 i szykując się do zawodu plastyka, musiałem zacząć w ogóle od zera edukację muzyczną. Muzyka niespecjalnie mnie jakoś tak... Nie, no nie to, że nie lubiłem muzyki, ale nigdy nie planowałem tego, żeby być muzykiem, więc może pod tym względem będę trochę nietypowy, bo w ogóle nietypowo startowałem do tego wszystkiego jakoś tak na skróty. I obawiam się, że moja opowieść mogłaby też być na skróty. Generalnie rzecz biorąc, to wyglądało w ten sposób, że
Pierwsza impreza, która jakoś, świadomość, o której dotarła do mnie, to było jam session zaduszkowe w Krakowie, na którym nie byłem, ale dowiedziałem się, że coś takiego jest. A to było bodajże tuż przed pierwszym festiwalem w Sopocie w 1956 roku, na którym to festiwalu też nie byłem, bo mamusia mnie nie puściła. No właśnie, wszyscy wspominają, mamusia nie puściła, tatuś no nie tak, puścił. A tutaj mówisz do mnie per pana, a mnie mamusia nie puszcza. No. Ale wróćmy właśnie do tego, czyli taki, że tak powiem, muzyk z przypadku. No tak, tak, tak. Rozumiem, że to znaczy, jak to wyglądało? Było rzucanie monetą, na którą uczelnię? Czy, nie, czy... nie, to polegało na tym, że synek w rodzinie plastyków, to w ogóle było wykluczone, żeby raptem poszedł do technikum mechanicznego. Musiał być, obojętne cokolwiek musiałby robić, to musiałby być artystą, bo to jest rodzina artystyczna. No to wymyślili sobie że muzykę, bo im się wydawało, że to takie proste grać na jakimś instrumencie. Rozumiem. To był pomysł rodziców. To był pomysł rodziców zrodzony z konieczności. Dobrze, konieczność. No i posłali do tej szkoły. Rozumiem, że pojęcie jazzu jeszcze u pana nie istniało. No, już zaczynało istnieć, aczkolwiek w pierwszych dwóch latach jeszcze nie. W pierwszych dwóch latach chodziłem do filharmonii na próby orkiestry symfonicznej razem z partyturą. Uczyłem się tego, starałem się w to jakoś wejść. Nawet udało mi się spowodować pewne zainteresowanie się tym, ale takie prawdziwe zainteresowanie się jazzem to było pierwsze zetknięcie się z nim już po paru latach. Aha, właśnie, czyli rozumiem, wracając do tych zaduszek w 1956 roku. Nie, zaduszki to było coś, o czym ja się dowiedziałem, że to było. Natomiast znacznie przedtem jeszcze było coś takiego w Polsce jak objazdowa wystawa pod tytułem Oto Ameryka. To była wystawa, która w Krakowie była eksponowana w Muzeum Narodowym i miała propagandowy wydźwięk i propagandową misję, żeby zohydzić Polakom Amerykę. Że Ameryka to siedlisko wszelkiego zła, szmiry, okrucieństwa i tak dalej. No i tam były zgromadzone rozmaite materiały, zarówno komiksy, jak i jakieś stroje, jakieś takie sprawy. To, no oczywiście nam się to strasznie, nie tylko nam, strasznie nam się to wszystko podobało. I jeszcze w dodatku była tam parodia radia amerykańskiego i to było puszczane na cały dzień na okrągło. Taka pętla leciała, zresztą bardzo długa, parugodzinna. I myśmy tego słuchali, siedząc na schodach w Muzeum Narodowym. Dlatego, że to był jazz bez przerwy. Wspaniały, najlepszy. Duke Ellington. Potem ja zidentyfikowałem sobie te nagrania, że to był Duke Ellington, to był Errol Garner, to był Miles Davis. No, wszystko co najlepsze. Oscar Peterson. I te nagrania były przeplatane parodią reklam. Na przykład nie ma orkiestry Boba Cartona bez przeczyszczających soli Gordona. Chodziło Czyli o to, było fajnie. Było fajnie. Chodziło o to, żeby Polacy zrozumieli, że Amerykanie to jest naród, który wyłącznie zajmuje się tym, do czego służą sole przeczyszczające. A no, oprócz tego, no jak szmirowata muzyka. No, myśmy się zachwycili i to był początek mojego zachwytu jazzem. Rok mniej więcej jakiś 55. I teraz zaczęły się, rozumiem, też i próby jakiegoś naśladowania czy poszukiwania. Tak, tak, tak. Żałosne, po omacku z zamkniętymi oczyma i z wiarą, że cud się stanie. I cud się stał. No, to tak szybko się nie stał. Trzeba było troszkę jeszcze potem popracować. Ale właśnie zacznijmy. Była to szkoła, była to nauka. Na jakim instrumencie to była nauka? No więc nauka była na instrumencie podstawowym, który zupełnie słusznie jest uznawany za bardzo ważny w edukacji każdego muzyka, czyli na fortepianie. Ale druga połowa edukacji to było słuchanie audycji głosu Ameryki w języku angielskim. Ale to już nie na uczelni. Słucham? Ale to już nie na uczelni.
Nie na uczelni, to w domu. No, w uczelni też nie było, to było liceum, to były czasy liceum. A w domu słuchało się tych audycji prowadzonych przez Willisa Canovera. To się nazywało Voice of America Jazz Hour in Special English. Special English to był język, którym mówił Willis Canover do nas, bardzo uproszczonym językiem angielskim, wymawiając bardzo czytelnie wszystkie słowa, a jednocześnie to była kwintesencja Ameryki, bo człowiek miał tak elegancki głos i w tak wspaniały sposób to wszystko przedstawiał i tłumaczył, na czym rzecz polegała, że to była nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich właściwie moich równolatków, to była niebywale ważna edukacja. To była właściwie to zastąpiło książki, słuchanie muzyki na żywo, bo nie bardzo co było wtedy słuchać na żywo, jeśli chodzi o polską muzykę, no, jazzową. Bardzo ważna rzecz. To odegrało ogromną rolę. Tacy muzycy jak Andrzej Trzaskowski, Krzysztof Komeda czy Andrzej Kurylewicz, oni wtedy już byli o te parę lat starsi od nas i o parę lat mądrzejsi. I oni na przykład, tak jak my później, spisywali z tych audycji improwizacje, uczyli się tematów, żeby mieć materiał do grania, żeby się uczyć improwizacji. Mało kto pamięta taką przystawkę magnetofonową firmy Tonko. Myśmy wtedy wszyscy na to nagrywali. Proszę sobie wyobrazić gramofon taki stary, na którym się obraca taki talerz duży. Na tym się kładzie takie kółeczko, które przenosi te obroty, a obroty zasilają taśmę magnetofonową na dwóch innych kółeczkach. Takie coś to się nazywała przystawka magnetofonowa marki Tonko. Była produkcją NRD-owską i oddała nieocenione usługi polskim jazzmenom mojej generacji. Rozumiem, że to trzeba było skądś najpierw mieć na to Tonko. No, na... trzeba było poprosić tatusia i mamusię, żeby zasponsorowali dziecko. No właśnie, a co tatuś, co w ogóle rodzice na to, że jazz nagle się pojawił? Bo ja rozumiem, że wyobrażali sobie filharmonię, muzykę klasyczną. No, to była dziwna mieszanina, przypuszczam, uczuć moich rodziców, bo jeszcze w czasach dawnych, pierwszych w ogóle, w jakichś pierwocinach mojego przebierania palcami na fortepianie. Pamiętam, spędziliśmy wakacje w Zakopanem w pensjonacie Bellamy, pensjonat należał do ZAX-u i tam było pianino i ja sobie grałem trochę takich utworów i kiedyś zagrałem Sentimental Journey, notabene znane wtedy w Polsce jako Sentymentalny Johnny. I wtedy podeszła do mnie mamusia i krzyknęła mi do ucha. Krzyknęła z takim szeptem. Przestań to grać, bo tam siedzi pan Lutosławski. No więc były to jakieś mieszane uczucia. Z kolei ojciec bardzo lubił jazz, bardzo mu się to podobało, że się tym zajmuje. Matka początkowo nie była zachwycona, no ale trudno, i tak by tego nie zwalczyli. No ja byłem zdecydowany, że tym się zajmę. Czyli już teraz pojechało z góry i... Pierwsze kontakty z muzykami. Kraków, mówi się, w tym okresie, tak. To było takie centrum jazzowe, kulturalne z tego punktu widzenia. No właśnie, właśnie to jest trochę dyskusyjne, jeżeli się na to popatrzy bez tego pryzmatu patriotyzmu lokalnego. Ja mogę powiedzieć, że w owym czasie czułem się Krakusem, mimo że jestem urodzonym warszawiakiem. Ale mieszkaliśmy od czasów wojny już podczas wojny przywędrowałem z ojcem do Krakowa i od tego czasu już mieszkaliśmy w Krakowie. To rzeczywiście tak wtedy wyglądało, jak pan mówi, ale Warszawa troszkę odparowała na to i całkiem słusznie, bo ja pamiętam, że jak przyjeżdżałem z Krakowa do Warszawy na jakieś koncerty, to zobaczyłem, że w Warszawie jest nieprawdopodobnie dużo wspaniałej muzyki i że to wcale nie jest tak, że Kraków jest taką niekwestionowaną stolicą jazzu. Uważam, że Kraków i Warszawa były zdecydowanie najważniejsze w tym wszystkim, przynajmniej tak to widać z mojej perspektywy.
No właśnie, ci muzycy, dobrzy, no Warszawa to wiadomo, był Dudek. Tak. Czyli taka postać dziś już kultowa. No, Dudek był przed wszystkimi. Dudek to właściwie w jakimś sensie nawet wtedy już był prawie kultowy. Pamiętam, że Andrzej Trzaskowski kiedyś sformułował bardzo mądre zdanie, ponieważ gdzieś w jakimś wywiadzie powiedział, że zespół Melomani, czyli Dudek był niekwestionowanym liderem tego zespołu, zespół Melomani był pierwszym zespołem, który grał w Polsce świadomie jazz. I teraz złożyła się taka sytuacja, że grupa muzyków takich jak Duduś Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Witold Sobociński, Dentox, mało kto w tej chwili wie, kto to był Dentox, to był Witold Sobociński, czyli wspaniały polski operator filmowy, ojciec następnych Sobocińskich, też wspaniałych filmowców. Cała inteligencja właściwie, ci wszyscy muzycy to nie byli muzycy zawodowi, większość z nich to była inteligencja mająca zupełnie inne dowody. Krzysztof Komeda, lekarz. Jan Ptaszyn-Wróblewski, student mechanizator rolnictwa. Tak. Także tych ludzi połączyła miłość do jazzu, ale do jazzu określonego już bardzo dokładnie według pewnego idiomu, jakiegoś zjawiska, które jest na pograniczu protestu. Często się utożsamiało jazz właśnie z jakimś protestem przeciwko szarości komuny i to miało dosyć dużo w sobie prawdy. Oczywiście ja nigdy tego nie odbierałem w ten sposób, ale tak jak ta muzyka stworzona przez tych, którzy ją grali świadomie, dlatego że oni grali coś, co jest ostentacyjnie inne niż cała reszta muzyki. To znaczy ostentacyjnie inne od tego, co było grane w knajpach, mimo że tam w tych knajpach grali dobrzy muzycy jazzowi. Zespół Hot Club Melomani pod dyrekcją Dudusia to był zespół najważniejszy na samym początku. Duduś był najważniejszy w tym zespole i dlatego Duduś jest od bardzo dawna już postacią kultową. Właśnie Duduś. Skoro mowa o Dudusiu, następne nazwiska trzy, które padły, też dzisiaj się o nich wspomina bardzo często, czyli Krzysztof Komeda. Tak, to zupełnie na innej zasadzie to chyba nastąpiło niż w przypadku zespołu Melomani, bo zespół Melomani był w gruncie rzeczy, stanowił kontynuację tego najpopularniejszego i wtedy najżywszego, najbardziej witalnego nurtu jazzu, który wywodził się z Dixielandu. Potem można powiedzieć, że opanował go swing w jakiejś mierze i równocześnie zafascynował początek jazzu nowoczesnego, czyli tak zwanego wtedy modern jazzu, czyli tego, co potem okazało się być bebopem i tak dalej, tych wszystkich konsekwencji tego. Także to było świadome oddanie się zupełnie innej dyscyplinie, do tej pory w Polsce nie funkcjonującej, ponieważ oni się wyraźnie wyseparowali z tej całej komercji, z knajpy, z rozrywki muzycznej i to się stało muzyką poważną, ale w wykonaniu zespołu Melomani to był taki środek jazzu, natomiast Krzysztof Komeda to był człowiek, który przynajmniej mnie objawił się od razu w tej postaci wykreowanej przez siebie i przez towarzystwo z nim związane, czyli możemy powiedzieć umownie sekstet Komedy na pierwszym festiwalu w Sopocie jazzowym. Czarne kostiumiki, też ostentacyjne granie muzyki, która nie ma nic wspólnego z żadną rozrywką, tylko jest muzyką dla tak zwanego świadomego słuchacza, czyli kogoś, kto ma ochotę pokontemplować troszeczkę sztuki nietuzinkowej, być może czasem skomplikowanej, być może czasem trochę trudnej. A wracając do tego naszej dyskusji, Andrzej Trzaskowski, kolejna wielka postać z tamtego czasu, przy czym wtedy nie było przecież wiadomo, czy Komeda, czy Trzaskowski, czy Kurlewicz, oni wszyscy byli pianistami zresztą i wszyscy byli aktorzy na równym, wysokim poziomie. Nikt tak. Jeszcze wtedy nie potrafił powiedzieć, kto każdy, z kogo wyrobił. Każdy zupełnie inny. Właśnie, Andrzej Trzaskowski, mówi się o nim, że to był ten taki inteligent. No więc właśnie, ja byłem zresztą, uważam się za
w jakimś sensie za ucznia Trzaskowskiego, dlatego że Trzaskowski miał ogromną świadomość jazzu nowoczesnego, tego, co jest istotą jazzu nowoczesnego. Andrzej Trzaskowski miał wspaniale przemyślaną kwestię struktury bebopu i sposobu grania tego na fortepianie. I to spowodowało, że ja uznałem go w pewnym momencie za osobę najważniejszą, jeśli chodzi o wpływ na mój rozwój jakiś tam muzyczny. Uważam do tej pory, że w tamtych latach Andrzej Trzaskowski był, już wtedy był niezasłużenie niedoceniony, ponieważ żaden z tych pianistów, takich jak Kurlewicz czy Komeda, czy jak chce Dudek Matuszkiewicz, Trzciński, to żaden z nich nie miał takiego autentycznego wyczucia muzyki bebopowej i to przełożonego na konkret, na granie na fortepianie, jak Andrzej Trzaskowski. Dla mnie Andrzej Trzaskowski był najlepszym pianistą. Jasne, postać trzecia, Andrzej Kurylewicz. Niebywała postać, człowiek o tak nieprawdopodobnym temperamencie i uroku, w ogóle jakieś zwariowanej naturze. Człowiek zapalający się do wszystkiego, szalenie w sposób gwałtowny i taki po prostu nie budzący. Nie umiem tego określić po prostu. Potrafił się zapalić do czegoś tak, że wydawało się, że już nic nigdy w jego życiu nie będzie tak wyglądało jak do tej pory, po czym po chwili potrafił się przestawić zupełnie o 180 stopni. Oprócz tego był mistrzem prowokowania przezabawnych sytuacji, wymyślania cudownych wierszyków. Nie potrafię o nim mówić, bo im więcej będę mówił, tym więcej banałów powiem, a to był człowiek po prostu wyjątkowo niebanalny. Powiedział pan, że pianista, który musiał się przesiąść na trąbkę. Pan też się przesiadał i to wiele razy. Uczył się pan na fortepianie, ale potem pojawił się saksofon i to altowy. Tak, tak. Jakim cudem, że saksofon altowy? No bo ja w ogóle chciałem grać na początku, samym jak usłyszałem tylko jazz, to właściwie jeszcze chwilę pograłem na fortepianie, bo to miałem do dyspozycji, a potem zacząłem marzyć o saksofonie, przy czym nie o altowym, tylko o tenorowym. Ale był najpierw alt. No ale to było z konieczności, proszę państwa. To były czasy, że nie można było przyjść do sklepu, powiedzieć dzień dobry i nawet nie przedstawić się, nie pokazać dowodu osobistego i powiedzieć, że chce się kupić saksofon, bo powiedzieć to można było, owszem. I wtedy sprzedawca zapytałby, no dobrze, ale o co chodzi? Więc po prostu udało się kupić saksofon, ale altowy i podejrzewam, że on był w ogóle kradziony z orkiestry wojskowej. Dlaczego z wojskowej? Dlatego, że człowiek, od którego kupiłem ten saksofon, miał związek z orkiestrą wojskową. A nie grał na saksofonie, tylko na perkusji. I jaki to był saksofon? W jakim to było stanie? Dało się grać? To był saksofon, dobry saksofon NRD, firma Weltklang i nie miał ustnika, więc ponieważ nie można było kupić ustnika do saksofonu, więc ustnik od klarnetu tam włożyłem i w ten sposób grałem prawie rok na tym instrumencie, chcąc sobie kupić saksofon tenorowy z ustnikiem tenorowym. No ale to pomału nastąpiło, ale to trwało i po drodze było masa anegdot. Jakbyśmy zaczęli je opowiadać, to byśmy się zgubili w nich. No ale mimo wszystko spróbujmy. W każdym razie to był problem. Po prostu nie było coś takiego, że człowiek chciał grać na skrzypcach, to proszę mi dać. Nie no, skrzypce to były w domu towarowym za 300 zł. No a potem pojawił się tenor. Jakie było jego pochodzenie? No, pochodzenie tenoru było wspaniałe, dlatego że ja go kochałem. Natomiast znów był problem z ustnikiem. Był taki w Warszawie saksofonista, który uwielbiał poprawiać ustniki. Jest wśród muzyków taka choroba, nie wiem czy w dalszym ciągu funkcjonuje, na poprawianiu instrumentów. Zwłaszcza celowali w tym ludzie grający na trąbkach, puzonach, saksofonach i klarnetach, ponieważ oni piłowali ustniczki.
I oni wierzyli lepiej niż fabryki, jak takie głośniki mają wyglądać. I facet od razu widział, że tu jest o ćwierć milimetra za dużo. No to on to weźmie i spiłuje. I jak spiłował taki głośnik, to wtedy ten głośnik był taki, jak powinien być, tylko że na przykład kwiczał zamiast grać. No, kiks za kiksem był. To ja właśnie miałem saksofon tenorowy z takim głośnikiem. No i tak grałem. No cóż można. Cóż można powiedzieć o rezultatach takiego grania? No? A rezultaty były takie, że wrócił fortepian. No tak, no a tam swoją drogą doceniono mnie troszkę jako saksofonistę, bo jestem na płycie Kalatówki Jazz z Andrzejem Trzaskowskim i tam w jakichś ankietach, jakby ktoś miał stare numery jazzu, to tam jestem. No ale potem wrócił fortepian, oczywiście z konieczności. Dlaczego z konieczności? Dlatego, że otwarto wtedy klub pod Jaszczurami w Krakowie i nie mówiłbym o tym, ale to było też charakterystyczne dla czasu, o którym mówimy. Dla ludzi obecnych, fanów jazzu nawet, byłoby rzeczą zupełnie niewyobrażalną to, o czym chcę powiedzieć. Więc chcę powiedzieć o tym, że otwierają klub pod Jaszczurami w Krakowie. I wtedy jeszcze, proszę Państwa, nie było dyskotek, nie było żadnego grania muzyki mechanicznej w żadnych takich miejscach. Jedynie miejsca bardziej takie zamożne mogły sobie pozwolić na szafę grającą, czyli tak zwany jukebox. To wiadomo, co to jest. Natomiast klub pod Jaszczurami to był klub studencki, nie miał żadnego jukeboxa, więc trzeba było zatrudnić zespół do grania. I teraz do grania, oczywiście do tańca. Otóż, co oni zrobili? Oni zatrudnili najlepszy zespół renomowany w Krakowie, jaki można było zatrudnić do tej roboty, do grania, do tańca. Kwartet Andrzeja Kurylewicza w składzie. Andrzej Kurylewicz trąbka, Wojciech Charolak fortepian, Jan Byrczek kontrabas, Andrzej Dąbrowski perkusja. I myśmy w ten sposób grali przez 3 lata do tańca. Muzykę jazzową. To sobie przeskoczmy już tak o parę ładnych lat później, bo to jest istotne, chociaż okres, nie lat 50. Pojawiły się w pańskim życiu i są do dziś, z tego co wiem, ukochane organy Hammonda. Tak, to rzeczywiście I się tu można... Mam pytanie, I tu mam pytanie właśnie, bo tak jak saksofony, to jeden woli takiej firmy, drugi innej firmy, to samo perkusiści wybierają. Natomiast wszyscy organiści są zgodni co do tego, jeżeli ma się grać jazz, to mają być organy Hammonda. Tak. Dlaczego? A właśnie. Właśnie, jak pojechałem do Szwecji, żeby sobie kupić organy, to myślałem, że na każdych organach można grać tak, jak to, co mi się tak podobało na płytach amerykańskich, jak Jimmy Smith grał na Hammondzie. No i kupiłem organy Farfisa i dopiero jak kupiłem te organy, tak parę dni na nich pograłem, to stwierdziłem, że tego się nie da zrobić. To musi być po prostu Hammond, dlatego że organy Hammonda są jedynym instrumentem mającym takie brzmienie. I to nie jest kwestia różnicy brzmień takich jak pomiędzy na przykład fortepianami do muzyki klasycznej. Chociaż faktem jest, że znawca odróżni Steinwaya od Yamahy. Ale z Hammondem to była taka sprawa i w dalszym ciągu jest, że jest to niekwestionowanie jedyne brzmienie instrumentu, które pasuje do jazzu i do bluesa i do popu, do rocka tak samo. Podobno mówisz, że kupując w tamtych latach Hammondy, jeszcze nie istniały żadne składane czy drobne, to jest olbrzymia, ciężka szafa, że musiała być to transakcja wiązana, czyli trzeba było kupić sobie Hammondy i od razu samochód. Tak, 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 ale oczywiście ja mnie nie było stać na to, bo nawet instrument miałem nie do końca spłacony, a był wożony tu z kolei mój ukłon w stronę Polskiej Federacji Jazzowej, która w czasach komuny opiekowała się nami w sensie organizacyjnym i w sensie w ogóle takiej logistyki. Jeżeli potrzebowałem instrument, żeby przewieźć na trasę, żeby pojechać całą, to miałem do dyspozycji mikrobusik z PSJ-u, z polskiego. Wtedy to była Polska Federacja Jazzowa, a potem się nazywało się to Polski PSJ,
PSJ. PSJ, czyli Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Znakomite, ale w taki sposób jazzowy. Jasne. Wróćmy w takim razie jeszcze do lat 50., kiedy zaczynało się w ogóle coś grać. Wspomniał pan, że najpierw pojawiły się zaduszki, prywatne mieszkanie państwa Fersterów. Wtedy, rozumiem, po prostu grywało się po prywatnych mieszkaniach. No, między innymi. Owszem, jeżeli się nie organizowało jakiś imprez, na przykład tak jak pierwsze zaduszki, takie z publicznością, były zorganizowane w szkole. W szkole przy Świętej Anny. Ponoć do dziś stoi tak, szkoła. Tak. Jest, gdzie poza tym? No, piwnica pod Baranami. Piwnica pod Baranami, ale to już były czasy legalne. Przy czym to była dziwna transakcja. Właściwie nie wiedziałem do niedawna o tym. To załatwiła Zofia Komedowa-Czcińska. Żona Krzysztofa. I załatwiła to z Piotrem Skrzyneckim, który nie bardzo przepadał za jazzem. Ale jazz stał się tak modny, że po prostu grało się go również w piwnicy pod Baranami. A z biegiem czasu piwnica się tak przyzwyczaiła do jazzu, że jazz zagościł w piwnicy właściwie na stałe. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, to wspomnienia kogoś innego, nie powiem czyje, Jazz Club na Wojka. Jazz Club na Wojka. Ja na Wojkę doskonale pamiętam o tym. Ponieważ tu zacytuję naszego poprzedniego gościa, właściwie to nawet nie tyle klub, ile fakt, że to był akademik żeński. Tak. A więc chodziło to się tam nie tyle grać, ile rozumiem chodziło się dlatego, bo są dziewczęta. Tak. Bardzo... A grać, żeby, i to takie słowo trochę dziś zapomniane, o ile się nie jest, nie wiem czy dobra, żeby zaszpanować. Tak. Zgadza się. Tam zapaliłem pierwszego papierosa w życiu. Rzuciła mnie dziewczyna, która notabene potem została moją żoną, a ja poprosiłem kolegę, żeby mi pozwolił zapalić, ponieważ czułem się jak Humphrey Bogart w Casablance i po prostu brakowało mi tego papierosa. Mówi się, że to były czasy, kiedy już była odwilż, kiedy wolno było grać jazz, ale zadam takie pytanie, bo były studia wyższe, muzyczne. Uczęszczał pan na te studia w Krakowie, uczęszczał razem z panem również Gucio Dylong, uczęszczał Ptaszyn Wróblewski, ale z tego co słyszałem, wylatywał pan z tych studiów za granie wiele razy. Ja panu powiem, sprawa polegała na tym, właściwie to przykro mi o tym mówić, bo może wyjść, że nie jestem patriotą, a ja się uważam za patriotę jednak. Ale to chodziło tylko i wyłącznie o to, że ja chciałem obronić Wojsko Polskie przed moją w nim obecnością, bo ja się zupełnie nie nadaję na żołnierza. Wprawdzie jestem bardzo odważny, ale nie w sytuacjach niebezpiecznych. Sytuacji niebezpiecznych nie lubię. I poszedłem do tej Akademii Muzycznej tylko i wyłącznie, żeby uzyskawszy odpowiednią kategorię w książeczce wojskowej, żeby uciec z tej Akademii. Zabrało mi to 2,5 roku, ale udało się. Czyli nie było wojska, rozumiem? No, wojsko było nawet bardzo rozrywkowe, dlatego że studium wojskowe to było takie szkolenie, jeden dzień w tygodniu było wojsko tylko. Mieliśmy mundury w domu, przychodziliśmy na zajęcia już w mundurach i byliśmy normalnym wojskiem. Ale to było wojsko artystyczne? To było, proszę pana, wojsko artystyczne jak najbardziej, ponieważ nasza grupa składała się z muzyków, plastyków i aktorów, z czego aktorzy również w tym samym budynku rezydowali co my. No i to już była taka mieszanka, w której można się było czuć jak... No, w dobrym towarzystwie po prostu. Czyli pójść do wojska, żeby pójść w dobre towarzystwo. Tak. A teraz troszeczkę takich znów wspomnień, ale już muzycznych, takich na poważnie. Pierwszy zespół taki poważny, Jazz Believers. No. To była wielka moja duma, że ja do tego zespołu zostałem dokooptowany, ponieważ ten zespół rzeczywiście był traktowany nawet nie tylko przez samych założycieli, ale również przez opinię środowiska jako śmietanka najlepszych polskich modernistów, kolegów, którzy mi zaproponowali współpracę.
Ale byłem świadom swoich niedoskonałości. Pamiętam, że doprowadziłem ich do ataku śmiechu, kiedy w bufetce radiowej powiedziałem, mówiąc o saksofoniście amerykańskim Desmondzie, członku grupy Dave'a Brubecka, powiedziałem, bo nauczyłem się tego. Obawiam się, że granie pod Desmonda wprowadzi mnie na manowce piszczenia na wysokich nutach. I oni, jak to usłyszeli, oczywiście spadli z krzesła ze śmiechu. Naszym gościem był Wojciech Karolak.